Widzowie, jesteśmy właśnie na targach MWC w Barcelonie. I zaraz pokażemy Wam 5 najciekawszych rzeczy, jakie tutaj zobaczyliśmy. Oglądajcie do końca. Za mną możecie zobaczyć naprawdę ciekawy projekt, jakim jest projekt Krystal, czyli laptop od Lenovo, który jest przezroczysty. Tak, dokładnie. Firma wykorzystała w nowym laptopie przezroczysty ekran mikro LED o przekątnej 17,3 cala. W połączeniu z kamerą oferowane są tu funkcje z zakresu AR. Ponadto Lenovo chwali się, że jego wyświetlacz oferuje typową jasność na poziomie 1000 nitów, ale szczytowa może wynosić aż 3000 nitów. Projekt Krystal znajduje się obecnie w fazie prototypu. Świadczy o tym chociażby sama konstrukcja laptopa. Lenovo zrezygnowało z fizycznej klawiatury na rzecz futurystycznego panelu reagującego na dotyk. Czy Waszym zdaniem jest to pewnego rodzaju rewolucja? Następna bardzo ciekawa rzecz na targach MWC to stanowisko Huawei'a, a konkretniej te właśnie słuchawki, które mam na uszach, czyli FreeClips. FreeClipsy są naprawdę niesamowite, bo ta sferyczna forma sprawia, że wiadomo, nie tylko są wygodne, ale też bardzo lekkie. Każda z nich waży zaledwie 5,6 g. I tak, jest to prawda, nie naciskają na uszy. Poza tym, dzięki tej budowie mogą je nosić wszyscy. I tak, pasują na Android, iOS-a czy Windowsa. No powiem Wam szczerze, że jestem zachwycona i mam wrażenie, że jest to jakaś ciekawa przyszłość słuchawek. Jak po prostu jakiś piercing. Jesteśmy na kolejnym stanowisku, które naprawdę przyciąga uwagę wielu, wielu osób, a jest to Aleph Aeronautics, czyli latający samochód, który, co ciekawe, jest dwuosobowy i może rozpędzić się do 56 km na godzinę. Latający samochód Alepha wyposażony jest w ponad 200 systemów bezpieczeństwa, obrotowe skrzydła i silniki, dzięki którym użytkownicy mogą startować i lądować pionowo. Dyrektor generalny potwierdził, że samochód koncepcyjny uzyskał prawne zezwolenie na lot w USA, Kanadzie i niektórych częściach Europy. Tak jak w przypadku Lenovo, jest to jeszcze prototyp, ale być może w przyszłości będziemy widzieć na niebie latające samochody. Targi MWC, jak widzicie, są naprawdę ogromne, a to dopiero początek, bo jest tu aż 7 hal, w których wszędzie możecie znaleźć coś ciekawego, coś innowacyjnego. Sami zobaczcie, ogrom. Idziemy teraz na stanowisko, które pokochają miłośnicy zwierząt, bo przed nami będzie Dynamic 1, czyli pies, który co prawda jest wzorowany na owczarka. Zobaczycie zaraz, czy rzeczywiście tak jest. Moim zdaniem nie do końca. Ale w każdym razie nie można mu ująć tego, że jest przysłodki. Robota psa wyposażono w baterię o pojemności 15 tysięcy mAh. Co ciekawe, podobno można nim sterować smartfonem, pilotem czy na polecenie głosowe. Maszyna może wykonywać różne zadania fizyczne, takie jak wchodzenie i schodzenie po schodach, skakanie, podawanie rąk, a nawet stanie na rękach. Jedyne czego mu brakuje, to ogona. Następna bardzo ciekawa rzecz na MWC to jest ten tablet, który naprawdę może mieć miano tableta, który będzie dla artystów. A czemu? Zapytajmy. Zdecydowanie to może być urządzenie dla artystów. Mamy tablet, który ma duży ekran, 13,2 cala, więc jest powierzchnia do pracy. Ekran OLEDowy z odwzorowaniem kolorów delta E poniżej 1, czyli jeżeli ktoś ceni dokładność kolorów, to tutaj idealnie się odnajdzie. I niezwykle precyzyjny rysik. Rysik, który ma 10 tysięcy poziomów nacisku. Rysik, który ma zaledwie 1 milisekundę opóźnienia, czyli możemy precyzyjnie rysować to, co chcemy. Czy ten rysik on jest w zestawie, czy trzeba go dokupić osobno? To jest oczywiście w zależności od oferty, w jakim kraju, ale w tym momencie on jest sprzedawany w zestawie razem z tabletem. Powiem Wam szczerze, że jest to bardzo konkurencyjny tablet i jako, można powiedzieć, artystka chętnie zobaczyłabym go w akcji. No i już powoli kończymy przygodę z MWC w Barcelonie, ale koniecznie dajcie znać, który z pokazanych przez nas projektów podobał Wam się najbardziej. Komentarze są Wasze.